Donald Tusk a été désigné Premier ministre par le Parlement polonais ce lundi. Après 8 années de politique nationaliste, la Diète polonaise a voté en faveur du leader de la coalition pro-européenne à 248 voix contre 201. Donald Tusk attend maintenant le vote de confiance sur son équipe gouvernementale. Dziękuję Polsko, to jest naprawdę wspaniały dzień. Nie dla mnie, tylko ale dla tych wszystkich, którzy przez te długie lata głęboko wierzyli. Nawet śpiewali, że wiedzą, że jeszcze będzie lepiej i że przegonimy mrok, że przegonimy zło. Une partie des 38 millions de Polonais n'ont pas manqué ce discours historique retransmis en direct dans certains cinémas de Varsovie. Zgłosiło się kilka tysięcy osób, mamy tylko dwie sale, bo tu też jakby kino musi normalnie funkcjonować, wyświetlać inne filmy. Ten oczywiście jest dzisiaj najciekawszy. Chcemy wyświetlać to przez miesiąc, to znaczy dostaliśmy zgodę Sejmu, że możemy zrobić taki projekt edukacyjno-obywatelski i przez miesiąc wyświetlać tu wszystkie posiedzenia. Prochaine étape pour le Premier ministre, représenter son pays au prochain sommet européen à Bruxelles à la fin de la semaine.